Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Zero, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, dzisiaj sobie troszeczkę pobudujemy. Pobudujemy sobie, bo chcę sobie zrobić tą lepszą kostnicę. Stanowisko do preparowania 2, no właśnie. Zastanawiam się w sumie, czy nie lepiej byłoby zrobić sobie tutaj drugą kostnicę, o w tym miejscu. Czy kostnicę, drugi stół do preparowania. Ewentualnie, to stanowisko balsamerskie w ogóle i tak jest wywalenia, bo jakby nie patrzeć, no my tutaj delikatnie mówiąc i tak mamy chyba już poziom drugi, więc w sumie wiecie, light. Stanowisko do balsamowania moglibyśmy przenieść gdzieś tutaj, na przykład tu i zrobić na przykład kolejny stół chłodniczy, żeby on sobie tutaj wiecie, w razie czego zwłoki przytrzymywał tak na zaś. Więc myślę, że zrobimy to w ten sposób. Ja sobie rozłożę to. Zobaczysz tylko, czy na wdzięczce nie mam już nic do zrobienia. Gdzie jest ta wdzięczka? Pomóż wdzięczce uratować Wagnera, okej. Okej. Tu już mamy zrobione, czyli wdzięczka jest na razie zrobiona. Kupca, mam nadzieję, że też sobie ogarniemy niedługo. Będzie miło. Będzie miło. Tu do preparowania 2 już mamy. I kolejne zwłoki. Kolejne z Walkersony. Tyk. Mamy 6 ciał. To jest od cholery. To jest od cholery. Stół balsamiarski 2. Potrzebujemy 4 tryby. Jeszcze 6 desek. W ogóle czy ten podwójny stół chłodzony... Nie wiem, czy on by się tutaj nie przydał, bo to w sumie 3. Jedno byśmy mogli zrobić w teorii. Jeszcze raz. Potrzebuję 4 kolb. 4 trybów. I 6 desek jeszcze. 4 deski sobie oczywiście weźmiemy. To tak, trybów już nie mamy chyba. No nie, 4 akurat mamy. Zaraz kolby są potrzebne. Potrzebujemy 6. 6 tego. Wodę sobie ogarniemy. To niech sobie tam się robi. Myślę, że delikatnie zeskipujemy sobie to wszystko. No w sumie czemu nie? No w sumie czemu nie? W sumie gra nam na to pozwala, więc chyba powinniśmy też z tego korzystać trochę. Dobra, mamy dzień kupca już tak w ogóle. Więc też będę chciał oczywiście dzisiaj zrobić tego questa z tymi obiadami w końcu. Już naprawdę trochę przeginamy. Trochę przeginamy. Jeszcze nie mogę. Fuck. Czy prawie skończyło? Prawie się skończyło. No, myślę, że możemy tych opołów troszkę sobie też porobić. Żeby chłopaki mieli co robić. Szkoda, że tego się nie da jakoś zautomatyzować. To by się przydało. Też by się przydało. O, czekajcie, już sobie to wstawię. Niech się powoli robi. To tak, wody nie mamy. Wody nie mamy. Czy mamy wodę w teorii? Tylko trzeba ją delikatnie mówiąc rozłożyć. Jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to brzmi. Myślę, że też trzeba byłoby się w końcu wziąć za to podwórze nasze. Małe i duże. Bo też już no, od któregoś tam odcinka mówię, że w końcu się za to wezmę, w końcu się za to wezmę i za to się nigdy nie zabieram. No, więc też byłoby trzeba to ogarnąć. Co jeszcze dla tego kupca mieliśmy tam zrobić? Moja firma wymaga 3. Okej, sprzedaj 7 skrzyni. Ale gdzie my te skrzynie robimy? Bo niby nam gra mówi, ale nie mówi. Tu nic nie ma. No nie wiem. Naprawdę kurde nie wiem. Gdzie my te skrzynie mamy zrobić? I z czego mamy je zrobić? Czy to jest... Czy to jest gdzieś, nie wiem, w jedzonku? Tutaj? Tutaj to się robi? Żeby do nas tu nie było. Dobra, biorka kamienia, 2, prasa do papieru, pompa wodna. Fabryka skrzynek, kurwa jest, tak myślałem. Jak ja mam fabrykę skrzynek zrobić, jak ja nie mam skrzynek? Znaczy, jak ja mam skrzynki robić, jak nie mam fabryki skrzynek? O, to prędzej. To prędzej. Oczywiście Shiro nie wziął tego, co powinien.
Czyli, jednym słowem mówiąc, Shiro nie wziął klinów. To nie są w kulki lecą. No, wy sobie w kurki lecicie. Dawaj, dawaj, szybko. Raz, dwa, trzy. Teraz już nawet nie mam miejsca pewnie. No prawie. Dobra, chodźmy najpierw do kupca. Skrzynki zrobimy to następnym tygodniu. Bierzmy te obiady. Ukochany dom. Nie ukochany dom. Pod martwym kuniem. Pod martwym kuniem jest... Jest nasz... Dawca. Kupiec. Mam te obiady, o które prosiłeś. Nie było łatwo, ale przyrządziłem je. Wyglądają świetnie, jak od prawdziwego mistrza kuchni. Jutro we dworze będziesz kuczyć od plotek o dzisiejszym obiedzie. Przyjdź za tydzień, a powiem ci, jak poszło. W moim interesach jeszcze nie mamy jak. Handluj. Coś ciekawego masz? Nic nie masz ciekawego, więc nic od ciebie nie wezmę. Dobra. I to już mamy zrobione. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Mogę teraz zrobić sobie opołki. Znaczy polana, nie opołki. Również je zróbmy. Tak to się długo robi. Ja pierdziu. Chodźmy jeszcze na chwilę do pracowni alchemicznej, bo muszę odłożyć te opowieści dziwnej treści. Opowieści dziwnej treści już sobie idą stąd. Jakiś złonom jeszcze został, widzę. Dobra, ten dwój teleportacji też tu zostawimy. I reszta już jest w sumie... No, potrzebna nam jest w sumie. Oj, tylko nawet nie wiem, co by z tego wziąć. Już grabarza możemy zostawić. To jest w sumie jakiś quest item, więc tym bardziej. No i dobra. Mamy tu polanka. O, zrobiło się jedno. Tu jeszcze też jedno potrzebujemy, więc zaraz powinniśmy mieć to, co chcemy. Te 30 klinów. Wystarczy. Dobra. To zostawmy. Na razie deski też zostawmy. Trzeba pamiętać, że 10 desek. Kopalnia. Zrobię sobie stół do preparowania i zacznę się już bawić stricte w zombie. Naprawdę obiecuję, bo wiem, że ja już to mówię od kilku odcinków, że w końcu te zombie będziemy robić w ogóle na potęgę. Teraz to już w ogóle, jak będziemy mieli tam te ciałka do dyspozycji i tak dalej. Jak zwykle gówno z tego wychodzi. No ale wiecie, no, po prostu też nie chcę robić byle czego. Chociaż może powinienem, bo w teorii te zombiaki możemy potem ulepszać, nie? Może to też nie jest głupie, żeby po prostu były, żeby one tam się gdzieś pałętały. A potem je w razie czego upgrade'ować. Właśnie nie wiem. W sumie nie wiem. Dobra. To już będzie ostatnie. Ukochany domek. Zróbmy sobie to coś do robienia tych skrzynek. Do robienia tych skrzynek. W ogóle też praskę do winogron możemy postawić. O, to jest tu. To jest tu. Dobra. Jak to będzie wyglądać w ogóle? Teraz musimy... O, to w ogóle jeszcze budujemy to. Wykopaliśmy jakiś dół? Nie wiem, czy te skrzynki będziemy jakoś spuszczać? Gdzieś? Do dołu? Wow! Wow! Panie! No dobra, możemy robić skrzynki, na przykład ze złotym. Do złote skrzynie. Dobra, możemy tego od cholery robić, haha! Elegancko, kurde! No to my tych skrzyń to zrobimy od zarąbania. Esa. Easy peasy, jak to mówią. I dobra. Wszystkie skrzynie są na dole.
No i niby mant, tak? Na razie możemy tylko sprzedać chyba jedną. Nie wiem, czy zdążę jeszcze dzisiaj to zrobić, ale może. Być może by się udało. O, chyba poszła. No i kupiec akurat zdążył sobie pójść, okej. Tam raz. Chyba mi się kończył miejsca. Mam już 7 na 8. A, bo tu jeszcze jest jedno miejsce do preparowania, okej. Tak patrzę, że gdzieś mi tu jednego miejsca brakuje, ale nie wiedziałem skąd. Dobra. Zróbmy sobie tą zaawansowaną kolbę stożkową. Przemedytujmy sobie to. Przemedytujmy sobie to, bo to definitywnie nam pomoże. Dobra, dzień żmija. Właśnie, tego żmija też zaniedbaliśmy troszkę. Że nie byłoby to głupie, żeby go w końcu też jakoś podrasować. Musimy mu jakiś rytuał chyba ogarnąć. Nawet nie wiem jaki. A co my tu jeszcze w ogóle mamy do zrobienia? Bo ja mówię, no olałem troszeczkę to. Być może nie byłoby to głupie. Obryberka kamienia, koło garncarskie, obryberka kamienia 2, prasa do papieru i pompa wodna. Zróbmy pompę wodną. A ona jest zrobiona już. To gdzie jest ta pompa wodna, przepraszam cię bardzo. Czy to im zapewnia produkcję? Aaa, chyba tak. Chyba tak. Nie ma wody. To nie, jednak nie. Troszeczkę nie wiem, gdzie tą wodę możemy brać, czego brać. Znaczy, skąd ją możemy brać? 36 nadal. Wody nie ma. Testator Kons, stanowisko wolnicze, zębykowy browar i tyle. O. Ja myślałem, że po prostu tutaj będzie gdzieś na to miejsce, ale chyba nie. To na jakiej zasadzie działa ta pompa? Trochę bez sensu. Trochę bez sensu. Myślałem, że tu będzie pełna automatyzacja. Ale widać, że nie. Dobra, niech ten cydr porzeczkowy się zrobi. No, trochę nie rozumiem tej pompy, ale okej. Niech będzie. To tak działa, czy jak? No, dobra, to jest zbiornik po prostu. No to jest latarnia, myślę, że to jest wkopane w ziemię jakoś, okej. Wiele wyjaśnia. Dobra, zrobiły się te kolby stożkowe, też miło. Kostnica. I stół balsamiarski 2, ale nie wziąłem oczywiście czego? Nie wziąłem oczywiście desek. Nie, FPS-y dziwnie spadły? Okej, to chyba od tych śladów. Nie wiem czemu. Dobra. Kostnica. A, to od tych śladów musiało być. Stół balsamiarski 2. Stół balsamiarski 2 widzę, że się nada tutaj. On się nada tutaj. Wszystko na pewno będzie git? Będzie git. Tu jeszcze będę potrzebował tego podwójnego chłodzonego stołu. No i git. I tu sobie będziemy balsamować. Tu też widzę, że daje plus 1. Ciekawe. Ciekawe. Dobra. No tak, ciebie, panie, będziemy tutaj próbowali zaraz ogarnąć, jak najbardziej. Tylko chciałem najpierw tego dokończyć, prawda? Prawda.
Jelitka do wymiany. I móżdżek do wymiany. Całkowicie mózg do wsadzenia, nawet bym powiedział. Więc ja wiem tak, z tego wyciągnął ten mózg. Do ciebie bym ten móżdżek włożył. Już mamy 8 chyba, tak? 8, tak. I w sumie tylko i wyłącznie jakbym znalazł jakąś trójkę, to być może wtedy byłoby ok. Ale tak, tutaj widzę, że jelitka wcale nie są takie super hiper. Chciałem te od dołu? Nie. Tak, te jelitka. Tylko te jelita są naprawdę do dupy. Z ciebie wyciągniemy mózg. Z ciebie wyciągniemy... W sumie to serce też nie jest złe, no daje jednak jakby nie patrzeć 2-2. Daje jakby nie patrzeć 2-2. Ja bym wszystko od nich wyciągał. Wiecie, co najwyżej kilka zwłok sobie zostawić. A kilka po prostu palić. I tyle w temacie. I więcej mi nic od niego nie jest potrzeba. Ty idziesz do wyrzucenia. Pyk. Następny w kolejce jest ten panicz. Jest ciebie oczywiście tak. 3-3. Uuu. Ciekawe serduszko. Nie powiem. Jelitka tylko plus 2 czerwone, to te jelitka idą od razu do wywalenia. I standardowo oczywiście mięsko też wyciągamy. I te w ogóle mają 0-0 i tak całkowicie 0-0. Nawet jak zgniją, to im się nic nie stanie. Dobra. Następny. Niech będzie ten. Ten dosyć ciekawie wygląda. Plus 1, plus 2, 3-3. To już kolejny móżdżek, który by się tutaj fajnie wkomponował. Bo nieważne ile on ma czerwonych, ważne ile ma białych. Wyjmijmy ten mózg. Bo czerwone się w ogóle nie wliczają. Czerwone się w ogóle nie wliczają, więc tym bardziej. Kolejne ciało. Jeszcze jedno wsadzimy sobie do czego. Tylko tak. Dałoby się to zostawić. Dałoby się przynajmniej zostawić. Jakiś mózg 3-3. Nie ma mózgu 3-3. To jest fajne serce. Mówię, teraz będę starał się w zombiaki, może nawet nie wpychać dobrych... perków, znaczy dobrych czaszek, tylko oby było ich jak najwięcej. Oby było ich jak najwięcej. No. I ten móżdżek właśnie od razu mu wklejmy. To był chyba ten mózg, tak? Nie, to były dwie dobre. To nie chcesz. Może jeszcze nie wyciąłem. Tak, jeszcze nie wyciąłem tego mózgu, Shiro. No kurwa, na logikę, człowieku. Oj. Ja to jak zwykle. Ja to jak zwykle udany jestem totalnie. Dobra, wycinamy ci ten mózg. Bardzo mi się on podoba. Dziękuję. I wklepujemy go tutaj. Dziewięć białych czaszek, trzy czerwone. Miło. I teraz tak, serce. Serce z trzema też jakby było, to było zarąbiście. Ale wątpię, żebym znalazł takie serduszko. Chociaż może już mam nawet takie serduszko, tylko nie wiem o tym. 2, 2, 3, 3. Oczywiście, że mam takie serce. Milusio. Lekcja. To serducho wywal. Bo te serduszka są dobre, jeżeli chodzi o zwłoki, które muszą mieć tylko białe serce, ale nieważne, ile ich tak naprawdę będą miały, tylko ważne, żeby miały, nie?
I tyle. No i jelitka nam zostały jeszcze. Też, które przydałyby się 3-3. Ładne serduszko zostawmy. Czy znajdziemy jakieś jelitko 3-3? Niestety nie. Jeszcze nie. Chyba, że ty tu masz. Jedno białe. No, można wziąć. Można wziąć. To serce też zabieram. I oczywiście standardowo mięsko. No i mięsko jest. Czyli zwłoki. Wyrzutek. Wyrzutek, wyrzutek. Czemu ja sobie... Mądry człowiek. Mądry, uczciwy człowiek nie zrobię tego w ten sposób. Bo Shira sobie lubi po prostu życie utrudniać. Taka jest prawda. Dobra, bierzemy kolejnego petenta. Na przykład ciebie. I tu jest mroczne serce. To by chcieliśmy chyba jelitko wymienić, nie? Tak, bo ty masz 2-2. Więc tak, ty jelitko akurat masz w miarę dobre. Być może udałoby nam się zrobić nawet cię pod, w razie czego, cmentarz. Oczywiście mroczne serce sobie wycinamy. To też sobie wytniemy. Tego spróbujmy zrobić, wiecie, tak stricte pod dobrego człowieka. 0-0. Dobrego człowieka, co żeś kurwa powiedział teraz, Shira. O Jezu. Dobra. Dwójeczka. Dwójeczka. Serduszko też bym bardzo prosił, dwójeczkę, chyba że jest nawet trójeczka. Nie ma trójeczki. Serduszko już mamy. Serce też włożymy. I jelitka też musimy mieć dwójeczkę. Chyba że będzie trójeczka. Nie ma trójeczki. No i tobie to włóżmy. Ile to by było jebania, jakbyśmy tego nie mieli. Boże. Dramat. I dodajmy ci jeszcze jedną. Już będzie 6 chyba, prawda? 6 i zaraz jeszcze będziemy mogli sobie w sumie ogarnąć. Odejmuję jedną białą. Nie ma jednej czerwonej. No, zobaczmy jeszcze, czy możemy zrobić sobie te płyny balsamiczne, bo to też jest bardzo interesujące. Tego jeszcze nie robiliśmy ani razu. Mamy już w sumie te lepsze nawet balsamy. Zastrzyk złota. Widzę, że tutaj są różne płyny. To jest kwas. Ja mogę sobie pod jakieś informacje wziąć coś? Tak, to jest kwas. Kwas złoty eliksir. Srebrny eliksir, roztwór balsamiczny. Czy ja mogę sobie podejrzeć to w technikach? To była teologia czy anatomia? Anatomia. Zastrzyk mroku. Efekt balsamiarski plus dwie czerwone. To było tutaj. Zastrzyk klejący. Interesuje nas zastrzyk klejący, a tutaj jest potrzebny klej. Klej, woda i stożek. Tego pewnie nie mam, co? No nie mam. Niech to się robi. To mi się przyda. T40. Klej, woda i stożek. Jak się robi klej? Bo tego chyba tutaj nie mieliśmy jeszcze do zrobienia. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy robili klej. Może jednak. Nope. Już patrzymy. Graveyard Keeper. Nie moc. Alchemii. Recipes. I moi drodzy, klej robi się
Glue. Gdzie jest glue? No widzicie, nie mogę znaleźć. Glue, jest. Klej robi się, kochani, z Health Powder, Life Solution i Chaos Extract. Okej. Okay. Już wiemy. Life Solution i Chaos Extract. Chaos Extract nie ma, mamy tylko ekstrakt spowalniający. Chaos Extract, tylko jestem kurwa głupi. Ja jestem głupi, bo to jest chyba ze skrzydła nietoperza. Tak, i nawet nie tu. Nawet nie tu. I tego nie zrobię teraz. Nie zrobię tego teraz. Health powder mamy. Proszek zdrowia akurat się robi dosyć prosto. Bo on idzie z... pumpkina, kabaczków, ewentualnie crop waste'ów. Chaos extract za to idzie z... A nie, jednak zrobimy. Jednak zrobimy. Wiecie, z czego to idzie? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bo mi się pewnie nie pokapało samoistnie, że tak powiem. Chaos extract idzie z butterfly'a, ewentualnie z mofa. Czyli z robaczków naszych kochanych. No i dobrze. Bo tego mamy chyba od cholery, nie? Huk, nie mamy od cholery. Ale trochę jest. Trochę jest, więc luz. Dobra. Pracownia alchemiczna i to sobie musimy chyba najpierw wybadać, nie? No właśnie. Pytanie teraz, gdzie my mamy wiarę? Gdzie my ją skitaliśmy? Bo na pewno nie tu. Pewnie w ukochanym domku. Nie? Gdzie ja wsadziłem wiarę? Wiaro! Wiem gdzie. Wiecie, gdzie jest wiara? Wiara jest w kostnicy. Wiara jest w kostnicy, bo ją tu przecież położyłem. Robiłem sobie miejsce wtedy. Pamiętacie? Pamiętacie. Na pewno pamiętacie. Dobra. Więc tak, pracownia alchemiczna. Zbadajmy sobie te motylki i resztę. Nawet w przyszłości wreszcie czego przyda. Motyl również idzie do zbadania. I teraz pytanie, bo ekstrakt... Tutaj są proszki, tutaj są chyba te główienka, a tutaj są te ekstrakty. Tak mi się wydaje. Tak, to jest to. I to idzie nawet w miarę szybko. To idzie nawet w miarę szybko. Być może czas sobie zrobić jeszcze tą automatyzację tutaj. O ile by nam się to udało zrobić. Więc tak, to na pewno tu zostaje. Ten proszek też tu zostawimy. Czy mamy tu kabaczki? Nie, ale mam waste extract, ok. I to było chyba tu. To było tu i to potrzebujemy... Co z tego szło? Nie pamiętam. Proszek spowalniający. Dobrze wiedzieć. To muszę zrobić to. Ja. To szło z tego. No i dobra. Na razie starczy. Nozowie, jak widać, też miałem. Kostnica, no, nadal. I musimy spalić tamtych gagatków, bo już nie mamy miejsca w tej chwili. W tej chwili jesteśmy już na zero. Fajne te ciałka tutaj nam wchodzą. Myślę, że na razie tego pana w ogóle możemy... Możemy wrzucić? My go możemy wrzucić? Dobra, na razie tego to w ogóle sobie... Wrzućmy tutaj. On już będzie w razie czego na cmentarz. Zobaczmy, czy gdzieś przypadkiem nie znajdziemy lepszych jelitek. Nope. Ile go wrzucę tu? Lepszych jelitek, czy my tu gdzieś nie znajdziemy? A jeden też nie. Tych możemy tutaj umieścić. Dobra. 4-6, o, to jest ciekawe ciało. Zabiera dwie czerwone, daje trzy białe. Wow, to jest świetne. To jest świetne.
Tutaj widzę, że mroczne serce również możemy sobie już w razie czego wyciągnąć. To sobie już możemy wyciągnąć. Od razu ile mu spadło. To jest fajne, bardzo fajne. Tutaj dwie białe i dwie czerwone. A ja teraz nie mam serca, okej. To jest bardzo eleganckie. Fajne działko. I ostatni agent, ale ten już był chyba przez nas ruszany, bo widzę, że ma tylko 2-1. No i był ruszany na 100%. Był ruszany na 100%. W razie go zostawmy. Dobra, panowie. Wy to oczywiście idziecie w ruch do spalarni. Wy to idziecie do spalarni. Palta się. Mamy jeszcze opoły? Mamy opoły. No, jaraj się. Dobra, osiołek już może sobie na legalu przyjść. Mamy 6-9, ho. Pracownia alchemiczna. Jest na ekstrakt? Jest. Jeszcze raz. Klej robiliśmy za pomocą Life Solution, bo to idzie na trójkę. Tylko najpierw tak. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy Life Solution, którego, kurde, nie mamy. Gdzie jest Life Solution? Czemu my go nie mamy? To nie to. Ja sprawdzam przy okazji, gdzieś niebieski jest, no ja. Sprawdzam, co to dawało. Też nie jest to. O kurde, gdzie jest Life Solution? Też spowolniający. Jest Toxin Solution. Nie róbcie sobie żartów, proszę, ze mnie. Czego się robi Life Solution? Może będzie szybciej, jak sprawdzę. Z mózgów, z magotów i z żółtych kwiatków. Magotów mamy od cholery. Ja myślę, że byłbym bardziej skłonny chyba magoty zbierać. My mamy pędraczki. Właśnie o to mi chodziło. Myślę, że ich mogę troszkę nawet zabrać stąd. I wcale nie będę narzekał na ich ilość tutaj. Dobra. Pracownia alchemiczna i oczywiście sobie standardowo musimy chyba to zresearchować. A nie, już mamy robaczki zresearchowane. Znaczy je teraz tutaj dać. No i nawet dwa. To jest napisane, że daje jeden. Dlaczego tak? Brain daje dwa. A, bo ja mam chyba jakiś perk do tego. Tak mi się wydaje. Dobra, zielony. Żółty. I ten chaos, tak? On też tu jest. I mamy klej. Ej, kup se klej. Czy ja teraz mogę robić ten zastrzyk? Zastrzyk klejący, tak, tylko potrzebuję tych fiolek. Potrzebuję tych fiolek, a ja nie mam miejsca. Shit happens. Mogę wstawić. Wstawić. Daj tę fiolkę. O, niebieskie pypki od razu wpadły, fajnie. Pracownia alchemiczna. Zastrzyk klejący. Oj, to 5 sztuk daje. Fajnie. Zostawmy sobie tu. Resztę tych dziadów też sobie zostawmy. Jak to? Ale tego nie. Pędraki możemy sobie zostawić też. Aha, zostawisz te pędraczki. Już, zostawiłeś sobie Shiro? Pędraki? Zostawiłeś. Tylko zostawisz je tu.
Dobra. Idziemy kleić. Tylko najpierw. Potrzebuję iść do latarni i potrzebuję chyba kupić okładkę, prawda? Twarda okładka, no właśnie. A, bo to jest srebrna. Jak ja mogę złotą okładkę zrobić? Halo? Kup to. O, tutaj ten czas tak goni czasem. Czasem jest po prostu wręcz nudno, a czasem jest taki pierdol. Książka. A, bo to nie to. To jest miękka okładka, przepraszam. Latarnia. Miękka okładka. Przepraszam, ja się pomyliłem. Miękka jest tu. Nie kopalnia. Kochany dom. Też nie. Przelecę wszędzie. Pracownia alchemiczna. Tutaj chciałem. No i trzeba tą złotą książkę zrobić. Co? Aha. No, to sobie zrobiłeś, Shiro. Tu nawet ze złotą okładką jest taka lipa. Jezus. Ja widzę, że perk jest specjalny do tego. Ten perk jest chyba gdzieś tu, tak? Tak, najlepszy przyjaciel za 150, czyli 200 jeszcze potrzebujemy. Ja pierdzielę. Nie ma szans. W ogóle biurko dwójka już przydałoby się zrobić. Prasę drukarską 2. Jezu, ile tu jest rzeczy do zrobienia. Dobra, no to czyli dupa. Idę tylko jeszcze do latarni. Oczywiście standardowo. A co srebrną muszę? Dobra, to nie, to zrobię jeszcze. Pracownia alchemiczna. To trochę szkoda. Książka. 50-50. No dobra. Nie, no kurwa, nie, no. Papieru nie mam jeszcze, ja pierdolę. No szkoda mi tych złotych, no. Naprawdę mi szkoda tych złotych. Myślę, że mogę je bardziej spożytkować, lepiej. Naprawdę mi szkoda tego robić w ten sposób. Dobra, starczy. Srebrny. Walka z czasem, jak zwykle. Bo Shiro odkrył, że może coś zrobić. Nie wiedząc, że mógł to zrobić. Liczę na ciebie, naprawdę. 3 zwłoki, kurwa, świetnie. Srebrny, dobra, srebrny. 50%, 50-50, albo się uda, albo się nie uda. Srebrne. Oto książka. Oto co napisałem. Niezła strona tytułowa. Dobra, przyjdź za tydzień, a powiem ci jak poszło. Udało się. Udało się. Zrobiłem to. Jesteście ze mnie dumni? Mam nadzieję. Mam nadzieję. Fajne ciałko. Pracownia alchemiczna, muszę to podkładać wszystko. Kurde, że ja się wyrobiłem, to jest cud. To jest po prostu generalnie cud. Totalnie, generalnie cud. Okej. To na razie tego nie robimy. Te kartki możemy włożyć tutaj. Wiecie, kunie zawalało. Dobra. Kostnica. To jest nasz zombie, tak? Tak. Ciebie bierzemy do balsamowania. Rządni stół, co? 6-10. Aha, dobra. To się teraz balsamuje, rozumiem. To się teraz balsamuje.
6, 5? Co? Co to za zwłoki fajne? I to było w sumie już wszystko git, tylko tak, tłuszcz do wycięcia. Tłuszczyk do wycięcia. Krew do spuszczenia. Tak, krew do spuszczenia. Mamy 8. No i tu jeszcze pójdzie w sumie balsamowanko i będzie fajnie. Dobra, tutaj na pewno idzie... W ogóle weźmy cię na razie. Na razie ciebie nie chcę. Mam kolejnego agenta w rajeczego. 2-2. O, dobra, to jest fajne. Jest mega eleganckie. To jest mega eleganckie. Nawet mógłbym coś z trójką wrzucić. Tak, on nie ma tutaj serca. To zabiera 2, tak? Tutaj daje 1. To nie, to mroczne serce mi się nie podoba. Dobra, tu się już balsamuje do końca. Mamy ten sok? Mamy ten sok. Ja potrzebuję dopiero serca. 2, 2, 2. Mogę dać mu 2, 2. Kończy balsamować, okej. Okay. Dobra, wstawię mu serce. Okej. Okay. Już ma 2, 7. Czemu to masz 2, 7? Nieważne. Puszczyk ci odessiemy. Puszczyk odessany, krew wywalona. 9. Dwójeczka, dwójeczka i tu też jest dwójeczka, tak? Tak. No i tutaj leci zaraz jeszcze. 11. 6-11, spoko. Bardzo fajne i przyjemne. Wskrzeszamy cię. Przyjacielu mojej kozy. A na razie dobra, leż tutaj sobie. Tutaj będzie dyszka, milutka. Zabalsamujmy dziada. Tu jest 3. No weźmy to ciałko. 2, 2. Serce tu idzie do wywalenia. Dobra. Inne serce trzeba ci włożyć. Inne serducho. Czy ja mogę po prostu to wkładać stąd po prostu? Bo ty mam to serce, tak, jak najbardziej. Ale chyba mogę. Tak, mogę. 2, 2, czy w ogóle będę miał jak to potem unicestwić? Nie bardzo. Czyli muszę mu czyste serce. Tu daję dwójkę, tu daję dwójkę. Czyli czyste serce musimy mu włożyć, okej. Okay. To tu już mamy. Serduszko, 6. Tłuszczyk, oczywiście też ekstrahujemy. Krew też wysysamy. Mamy czystą ósemeczkę, fajnie. Czysta ósemeczka. Mało tego? Ósemka też jest ósemka. No i będziemy mieć kolejne ciałko w rajeczego. To się musi wybalsamować. W ogóle już widzę, że mam 3 dołki w teorii do wykopania. No, dawaj, dawaj. Odnij stół. Samuj, wykonaj. Ciebie idziemy zakopać. Chociaż być może zombie z nich zróbmy. Kurde, no nie wiem. Zombie czy cmentarz? Zombie czy cmentarz? Ile tu potrzebujemy chyba? Ech, nie tu. 200. No nie wiem. Zombie czy cmentarz? To jest pytanie za milion punktów. Dobra, robimy z nich zombie.
Robimy z nich zombie. Próbujemy sporo zombiaków, więc tym bardziej. Dobra. Tutaj się już prawie kończy. No i dobra, kopalnia. Koleżko, ciebie w ogóle tutaj weźmy. Już sobie z ładunkami oczywiście lataj. Kostnica. Kolejny ziomo. Ty sobie latasz, a tutaj będziemy chcieli zbudować oczywiście coś innego, tylko tak, bo ja widzę, że już się kończy czas na nasz cmentarz, na... Boże. Brakuje mi słów. Na nasze świeczki. I nie tylko. Na naszą mszę. Kupuję wszystkie, bo jakby nie patrzeć, tak one będą wkrótce mi potrzebne. No, szybko. Mało czasu zostało. Tam się ktoś jeszcze chce pomodlić. Oczywiście mu zaraz to umożliwimy. Okej. Dwójeczka. Tym razem troszeczkę mniej tego będzie, bo nam zabraknie dwóch pieczek. Ale... może i nie. No i tak będzie daleko mniej. Dobra. Było 81 zazwyczaj. No ale wiary tutaj od cholery. Naprawdę daje to wiary od cholery. Okej, to już mamy. Kaskę se zbieramy. No tak, pracownia alchemiczna. Potrzebujemy jeszcze zrobić kilka soków zombie. Z czego to się robiło? Możemy to zrobić nawet. Czyli lecimy teraz z zombiakami pełną gębą. Totalnie pełną gębą. Dobra, ty już jesteś gotowy? Ja nie... A, wcisnąłem, dobra. Myślałem, że nie wcisnąłem tego. Cześć. Ty będziesz kolejny, przyjacielu. Ty będziesz kolejny. Wykonaj. Kopalnia. I tu dwóch gagatków już mamy. Teraz pytanie. Bo będę chciał również zrobić sobie... miejsce na latarnię, co? A. Kamieniołom kamieni dla zombie, czy kamieniołom marmuru dla zombie? Opoły i gwoździe, no i kilofy. Czyli cztery. Potrzebujemy kilofy. To są te zwykłe kilofy, prawda? Tak, kilof jeden. I 32 opoły. 32 opoły. Gwoździe to będziemy mieć chyba. Kurde, nie zostawiłem sobie tego. Stary cmentarz. Okej. 112 wiary nam jeszcze zostało, więc luzik. Luzik, te niebieskie pytki sobie w końcu kliknijmy. Dobra, gwoździe wziąłem, tak. Gwoździe wzięte, 32 opoły też będę miał bez problemu. No, 33 nawet wziąłem przypadkowo, ale okej. Dobra, i 4 kilofy jedynki. 4 kilofy jedynki. Jeden klawisz. No i dobra. Kopalnia. Buduj.
i kamieniołom dla zombie. Dobra. Kolejny kamieniołom. I kamieniołom marmuru dla zombie. Kolejny kamieniołom marmuru dla zombie. No i fajnie. Tu nam się delikatnie mówiąc, delikatnie pomniejszyło wszystko. Czemu nie mogę? A, bo tu już jest zrobione, w sensie już możemy ich wstawiać. Kop. Nawet was blisko siebie wezmę, żebyście mogli sobie pogadać. No i dobra, pierwsze rzeczy już tutaj mamy. Powoli to się już będzie robić. Powoli to się będzie robić, kostnica. Będzie jeszcze kolejny przyjaciel. Tu też się już zrobiło? Zrobiło. Dziewiąteczka, dziewiąteczka. Skrzeszamy. Skrzeszamy. Tylko tego, moi drodzy, to ja już sobie wezmę. Tutaj na długo włożę, bo chciałbym też, żeby powoli tym winem i resztą też to wszystko podążało. Też chcę, żeby to podążało sobie. Okej. Okay. Tu już mamy to ogarnięte. Co jeszcze? Co jeszcze? Nie można zrobić? Można. Nie mam gwoździ. O, dobra. Gwoździe sobie zróbmy. Gwoździe zawsze się przydają, więc tych też możemy robić ile chcemy w sumie, więc... To nie przeszkadza w żaden sposób. Bo nie mam energii już. Bo nie mam w ogóle jedzenia już nawet. Dobra, z wdzięczką też tym razem nic sobie nie zagadamy, bo nie mamy nawet o czym z nią rozmawiać, niestety. Wyśpimy się chwilowo tak na szybciorka. Ale nie na szybciorka. Mam 52 minuty odcinka, shit! Moi drodzy, zagrałem się. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keepera. Trzymajcie się. Hej, hej.